Miałem 7, 8, 9 lat, bo to dopiero wtedy mój mózg zaczął w ogóle tak coś zapamiętywać, rejestrować. To moim najlepszym przyjacielem był gościu, który mieszkał drzwi obok w bloku. Drugim najlepszym był, co mieszkał dwa piętra wyżej. Trzeci najlepszy, dwie klatki obok. I to byli moi ziomkowie, najlepsi kumple. I teraz większość ludzi nie wybiera swojego otoczenia, nie zastanawia się, jakimi ludźmi się otaczać, po prostu mamy jakiś. I teraz te jakoś zależy od tego, gdzie akurat żyjemy, zależy od tego, w jakim bloku mieszkamy, zależy od tego, gdzie się akurat znaleźliśmy. No i teraz, jeżeli już pamiętamy, że to, jaką mamy osobowość, wpływają na nas ludzie, a że większość ludzi ma masakrę w domach, że większość ludzi ma problemów, są maltretowani psychicznie, fizycznie, i takimi ludźmi młodymi się potem otaczamy, dlatego jest tyle agresji, dlatego jest tyle takich problemów, bo to jest zaraźliwe. I teraz, moi drodzy, tak to wyglądało, jak ja mniej więcej byłem młody i to było do roku życia, nawet chyba i 20 albo i dalej. Ja się otaczałem przypadkowymi ludźmi i w zależności miałem różne etapy w życiu. Było to tak, że było to cały czas sportowe środowisko, ale nie na najwyższym szczeblu, bo nie od razu byłem w kadrze narodowej. Później, jak już byłem cały czas w kadrze, no to zmieniło się, cały czas była tylko elita, tam 3, 4, 5 chłopaków, nikogo nie dopuszczaliśmy do siebie. Później, jak przestałem grać w tenisa, był motyw dyskotek, czyli ludzi, którzy mają tylko i wyłącznie w głowie zabawę. Później z tej zabawy przerodziło się gangsterka, czyli tacy niby gangsterzy w Zabrzu jeżdżącymi z przyciemnionymi szybami. Później, i to były procesy. I teraz, z kim ja przebywałem, taki się stawałem. Ja w ogóle tego nie byłem jakby świadomy, że zmieniając otoczenie, ja zmienię siebie na tamtym etapie. I teraz rzecz, którą trzeba uświadomić ludziom, bardzo fajne są takie cytaty, nie odzwierciedlę ich w 100%, ale jest to, że pokaż mi 5 swoich znajomych, powiem ci, kim jesteś. To jest bardzo prawdziwe. I teraz to jest strach patrzeć, nie jedni z was już będą mieli problem, jak się otacza na co dzień jakimiś tam niezbyt pozytywnymi, niezbyt. To bardzo dużo mówi o was, niestety. Także przypatrzcie się tym osobom i zastanówcie się, czy to są ludzie, z którymi chcecie spędzać czas, czy to są ludzie, którzy wnoszą coś do waszego życia. Bo bardzo dużo nawyków, woli chęci do działania lub właśnie braku chęci będzie wynikało z tego. I teraz, moi drodzy, dzisiaj przyznam się szczerze, wszystkich ludzi toksycznych, negatywnych, narzekających wyrzuciłem bez mrugnięcia okiem z mojego życia. Nie chcę się otaczać takimi ludźmi. Chcę się otaczać ludźmi, którzy są pozytywni, którzy mają ambicje, którzy są fajni, są pozytywni przede wszystkim, a nie mają sobie hejtu, nienawiści. Nie lubię tego. Nie lubię z takimi ludźmi przebywać i dzisiaj to robię świadomie i z premedytacją.